Startujemy we wtorek. We wtorek jest rejestracja wszystkich dzieci. Śniadanko, bułki, które są dzieciom podawane, potem dzieci idą do pracy. A praca to są dziennie, dzieci będą wykonywały po 3 zawody. Wachlarz tych zawodów pracy mamy ogromny, bo około 30 zawodów mamy. To są takie bloki 45-minutowe, żeby mogły się po tej pracy odprężyć i przejść do następnego zawodu. Później dzieci o 13 jedzą obiad i na kolejne chwile spędzają bawiąc się do godziny 15. O 16 będziemy chcieli zamykać miasto dzieci. Niemniej też, jeżeli rodzice, będziemy czekać do takiej chwili, aż rodzice wszyscy odbiorą dzieci. To się będzie działo właśnie na Osirze oraz w pomieszczeniach lodowiska. Dzieci będą za każdą pracę przyjmowały 10 taurolów. Jednego taurola muszą zawsze wydać na obiad, ponieważ to jest ścieżka taka edukacyjna. Dzieci muszą wiedzieć, że zarabiają, ale też, że pieniądze też trzeba wydawać. Także na obiad muszą wydać, ale muszą, bo będą zachęcani przez opiekunów, będą wydawać też po pół taurona na wodę mineralną, ale te pół taurona będzie zwrotne, ponieważ jeżeli odniesie dziecko pustą butelkę, otrzyma z powrotem to pół taurona. Z zawodów mamy około 30. Są to zróżnicowane od policjanta, strażaka, straż pożarną, kucharza, konstruktora, naprawdę wiele firm tutaj zgłosiło się do nas z pomocą i chęcią organizacji zawodów. Na ośrodkach tego jest naprawdę dużo. Każde dziecko, każda grupa w ciągu dnia miała trzy zajęcia. Myślę, że ładnie zapełnią czas dzieciakom. W tym roku wspomniałem, wiele się z Wrocławia przychodzi, strefa się zobowiązała też pomóc. Finansowe, zobowiązują finansowe też. 50 firm. Jest ponad, oczywiście, może więcej, na pewno. Firmy ze Świnicy w większości oczywiście weszły w to. Niektóre za późno, ten termin trochę nie pasował wielu firmom, dlatego będziemy starać się, żeby w przyszłym roku wcześniejszy, mam nadzieję, bo z pracownikami jest problem. Żeby zorganizować zawód i też pieniądze przy okazji, bo swoje dzieci przy okazji dają firmy, które no, sponsorują te dzieci między innymi. Ja tylko w kilku słowach podsumuję pracę tego niewielkiego zespołu, który przygotowywał nas do dzieci. Udało się moim zdaniem bardzo dobrze. Rekrutacja przeszła sprawnie w tym roku. Chętnych dzieci było bardzo dużo. Niestety nie wszystkie mogliśmy przyjąć, więc tutaj wyznacznikiem były oczywiście wskazania poczynione przede wszystkim przez szkoły i placówki opiekuńczo-wychowawcze. Chcieliśmy, żeby przede wszystkim z tej formy wakacji skorzystały dzieci, które są z rodzin no nieco uboższych, tam gdzie rodziców nie stać na inną formę wypoczynku, żeby chociaż w ten sposób mogły część wakacji spędzić, moim zdaniem, bardzo atrakcyjnie. Łącznie udało się przygotować miasto dzieci dla 750 dzieci.